Cześć, witam Cię na moim kanale. Dziś pokażę Ci, jak nakleić szkło hartowane, czy to na aparat, telefon, czy tak jak w tym przypadku na kamerę GoPro 8, która, jak wiecie, posiada dwa ekrany i obiektyw. Jednym ze sposobów zabezpieczenia go przed zniszczeniem, upadkiem, a co za tym idzie, zbiciem i uszkodzeniem tych miejsc, jest taki oto pokrowiec silikonowy. Charakteryzuje się wysokimi wystającymi rantami, czy to na obiektywie, czy na wyświetlaczu. Lekka gumowa obudowa, która doskonale pasuje do modelu. Wchodzi dość ciasno, ale super przylega do kształtu kamery. Tak jak mówiłem, obiektyw chroni wysoki gumowy rant. Dodatkowo w komplecie znajduje się silikonowa osłona na obiektyw, która zabezpiecza, gdy macie kamerę na przykład w plecaku bądź w kieszeni. Na obiektywie też znajduje się rant. Jest dostęp do wyciągnięcia uchwytu mocującego, także super sprawa. W komplecie dostajecie też smycz. Ściągnę może ten silikon. Przejdźmy teraz do tematu dzisiejszego odcinka, a więc do szkła hartowanego. Macie tutaj w zestawie dwie chusteczki. Numer 1 mokra, nasączona alkoholem. Numer 2 jest sucha, do starcia po prostu tego alkoholu. Tak prezentuje się szkło hartowane na główny wyświetlacz i ta naklejka informuje nas o kierunku aplikacji. Pasuje idealnie na sucho, ale co po ściągnięciu tej folii, która tak jakby przykleja to szkło hartowane do wyświetlacza. I tutaj Wam zaraz pokażę mój patent, mój sposób, który zawsze się sprawdza. Otwórzmy może chusteczki. To jest chusteczka mokra, nasączona alkoholem, więc z nią ścieramy ekran z nieczystości, z brudu, z tłustych palców. Teraz wyciągniemy chusteczkę, która zetrze to nam na sucho. Wszystko dokładnie musimy wyczyścić, ponieważ każda drobinka kurzu, jaka będzie na ekranie, zostanie pod tym szkłem hartowanym i ona dokładnie nie będzie przelegała. Sprawdzamy jeszcze, czy pasuje. I teraz pokażę Wam patent. Zwykła taśma z dobrym klejem, najlepiej taka taśma MacGyvera. Urywamy kawałek. Naklejamy ją sobie na folię, na to szkło. Ustawiamy tak, żeby po prostu szkło pasowało idealnie do krawędzi. I naklejamy to na telefon, na obudowę od kamery, na obudowę od aparatu. Mamy możliwość korygowania, przesunięcia czy w tą. Ale cały patent polega na tym, że gdy oderwiecie po prostu tą spodnią warstwę z tym klejem, to szyba wróci po prostu na swoje miejsce. Tak przygotowane szkło, przyklejone, podnosimy do góry, ściągamy folię. I mamy pewność, że szkło
po opadnięciu będzie pasowało nam idealnie w tym miejscu, w którym my żeśmy sobie to zaplanowali. Nieraz to szkło po prostu po naciśnięciu kciukiem, tak jakby ten klej sam się rozpływa po ekranie, nieraz po prostu trzeba to pocierać dłuższy czas tą szmatką, żeby się przykleiła. Także pasuje idealnie, super przylega i jest w tym miejscu, w jakim chciałem. Wiadomo, szkła robi automat, także no, jakieś tam mikronowe tolerancje też są i nieraz to szkło będzie wychodziło poza ramkę, czy nie będzie tak aż dobrze dopasowane, ale no, zawsze staracie się robić to no jak najlepiej. Teraz może zajmiemy się obiektywem. Wycieramy mokrą, nasączoną alkoholem, ścieramy suchą. Tutaj przy takich małych gabarytach tego szkła myślę, że sobie poradzę po prostu bez taśmy klejącej. Spróbujmy. Kiedy jej nie dociśniemy tak mocno, to jeszcze też jest możliwość korekty minimalnej. Tutaj w tym miejscu szkło za bardzo nachodzi na narożnik i nie ma po prostu siły się docisnąć, dokleić do tego, ale po przesunięciu i po przetarciu, proszę bardzo, oto efekt. Zabezpieczę również mały wyświetlacz z przodu. Co prawda nie jest to może szkło hartowane, tylko taka grubsza folia, ale też nakleję, bo też dostałem ją w zestawie. Ściągamy naklejkę, która umożliwia nam złapanie za nią, a nie za szybkę, bo po prostu jeżeli złapiecie ją palcami tłustymi, no to na rantach mogą niestety zostać ślady. Tak prezentuje się kamera z naklejonym szkłem hartowanym. Myślę, że zabezpieczyłem kamerę przed różnymi zdarzeniami losowymi. Dodatkowo pokrowiec silikonowy. Tak oto się prezentuje. Zakładamy osłonę na obiektyw. Przypinamy smycz. I gotowe, po robocie. Także czy aparat, czy telefon, czy kamera zabezpieczona. Jeżeli Ci się podobało, daj łapkę w górę, napisz komentarz. Serdecznie dziękuję. Cześć.